Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się obudową Cooler Master. Jest to dokładnie Masterbox MB311L, czyli obudowa Mini Tower. Wbrew pozorom na pierwszy rzut oka może przypominać obudowę Mini Tower, natomiast jak za chwilę się przekonacie, jest zupełnie inaczej. Zapraszam. Tak jak wspomniałem na wstępie, Masterbox MB311L jest obudową Mini Tower. Jej wymiary zewnętrzne w zasadzie nie odbiegają za bardzo od takiego typowego Mini Towera. Różnica jest tak naprawdę tylko wysokości, ponieważ szerokość tej obudowy, jak widzicie, to 21 cm. Jeżeli chodzi o głębokość, to mamy tutaj około 42 cm, czyli wymiary bardzo takie zbliżone do typowego Mini Towera. Natomiast jedyna różnica to właśnie wysokość tej obudowy i tutaj mamy dokładnie 41 cm. To, po czym poznamy Cooler Mastera, że jest to obudowa Mini Tower, to oczywiście tylko 4 sloty, jak widzicie, na karty rozszerzeń. Standardowy Mini Tower ma tych slotów 7. Tutaj z racji tego, że ta obudowa jest niższa, jeśli chodzi o jej wymiary, no to tych slotów mamy 4. Jeżeli chodzi o wnętrze naszego Masterboxa, to zainstalujemy tutaj dwa rodzaje płyt głównych, czyli płyty Mini ITX oraz Micro ATX. Możemy tutaj zamontować naprawdę duże chłodzenia powietrzne o maksymalnej wysokości do 166 mm, tak więc jak widać, obudowa jest bardzo szeroka. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, z przodu mamy duży meshowy front, po bokach tutaj znajdziemy również dodatkowe wloty powietrza o strukturze takiego plastra miodu. Na topie znajdziemy dwa gniazda USB, przycisk power, przycisk reset oraz oczywiście mikrofon, słuchawki. Przycisk power dodatkowo, wspomnę może, że jest podświetlany na biało oraz mamy tutaj jeszcze niewielką też białą diodę, która informuje nas o pracy dysku twardego. Cały przedni panel jest demontowalny, jak widzicie, znajduje się tutaj filtr siateczkowy również na naszych bocznych wlotach. Kolejny filtr siateczkowy na magnes znajdziemy na topie obudowy oraz trzeci filtr siateczkowy, jak widzicie, taki najprostszej konstrukcji, znajduje się tutaj na spodzie pod zasilaczem. Jeśli chodzi o tylną część naszej obudowy, to jak widzicie, jest ono dość ciekawie rozplanowane. Mamy tutaj sporą ilość przepustów na kable. Dodatkowo, co bardzo mi się podoba, górna część tej tylnej tacki ma tutaj dodatkowe takie wtłoczenie, tak więc nawet wiązkę od kabla EPS możemy sobie tutaj śmiało puścić górą. Natomiast tutaj od tego miejsca mamy około 2,2 cm przestrzeni na poukładanie tych kabli, więc jest tego całkiem sporo. Jeżeli chodzi o dyski SSD, jak widzicie, montujemy je za pomocą takich oto niewielkich gumeczek, które wciskamy tutaj w te miejsca, a do dysku wkręcamy tego typu śrubki, wciskamy i dysk jest już zainstalowany. Tak więc bardzo prosty, bardzo szybki sposób montażowy dysków twardych. I teraz jeżeli chodzi o ilość tych dysków, jakie możemy w tej obudowie zamontować, to jest taka trochę dość ciekawa kwestia, powiedziałbym, ponieważ dostępne miejsca na montaż dysków SSD to właśnie dwa miejsca z tyłu, jak widzicie, tutaj możemy zamontować sobie drugi, a także na froncie. Ja może odwrócę teraz tą obudowę i Wam pokażę. Tutaj pod kartą graficzną mamy kolejne dwa miejsca na montaż właśnie dysków SSD. Jednak ciekawszą rzeczą jest to, że wraz z obudową dostajemy komplet tylko 8 tego typu gumek i komplet 8 tego typu śrubek do instalacji tych dysków. Tak więc te komplety, które otrzymujemy w zasadzie wraz z tą obudową, pozwalają nam na montaż dwóch dysków, a miejsc do montażu mamy 4. Trochę dziwnie jest to rozwiązane moim zdaniem, ponieważ jeżeli mamy możliwość zainstalowania 4 dysków SSD, no to powinniśmy dostać w komplecie odpowiednią ilość tych gumek, aby te dyski zamontować. Niestety dostajemy ich tylko 8, a 4 potrzebujemy do jednego dysku. Tak więc dyski SSD zamontujemy tylko 2 w tej obudowie do wyboru tu na piwnicy, bądź też właśnie, co przed chwilą Wam pokazywałem, tutaj z tyłu obudowy w tych dwóch miejscach. Poza dyskami SSD możemy tutaj również zainstalować standardowe dyski 3,5 calowe. Klatkę na dyski 3,5 calowe, jak widzicie, możemy sobie zdemontować. Natomiast sama instalacja dysków 3,5 calowych odbywa się na zasadzie takich oto płos. Mamy
4 sztuki dołączone, tak więc dwa dyski 3,5 calowe możemy sobie tutaj zamontować. Wystarczy po prostu dysk wsunąć tutaj w naszą klatkę i dwa takie dyski możemy zainstalować. Co ciekawe, na samej górze, jak widzicie, mamy tutaj również miejsca na 4 tego typu gumki i dodatkowo możemy tutaj w tym miejscu zainstalować sobie opcjonalnie w zasadzie trzeci dysk 3,5 calowy. Mówię opcjonalnie, ponieważ no jak wiemy, tych gumeczek mamy za mało. Jeżeli chodzi o możliwość instalacji wentylatorów w tej obudowie, to zainstalujemy tutaj 3 wentylatory 120 mm na froncie, bądź też 2 140. Jeśli chodzi o top, to możemy tutaj zamontować 2 120 bądź też 2 140. A tył na tyle standardowo 1 120, która jest też zainstalowana tutaj na standardowym wyposażeniu tej obudowy. Co do chłodnic, dla zwolenników chłodzenia cieczą, możemy tutaj zamontować chłodnicę 240 na topie oraz chłodnicę 280 mm na froncie. Ja standardowo na potrzeby testów zamontowałem dwa wentylatory 120 mm od Enermaxa, aby pokazać Wam, jakie te wyniki temperaturowe udało mi się uzyskać w tej obudowie. Jak widzicie, zrobił się tutaj mały bałagan po testach obudowy Cooler Master Masterbox MB311L. Myślę, że ta konstrukcja jest bardzo ciekawym rozwiązaniem zarówno pod względem cyrkulacji powietrza, jaką możemy stworzyć w tej obudowie. Temperatura na procesorze, jak i na karcie graficznej jest o wiele niższa niż w przypadku testów, które wykonałem na typowych obudowach MIDI Tower. Jeśli chodzi o samą piwnicę, jest ona dość pojemna, natomiast myślę, że ta klatka troszeczkę ogranicza nam tutaj możliwości instalacji nieco większych zasilaczy. Dobrze, że jest ona w ogóle demontowalna, natomiast z zainstalowaną tą klatką, no tego miejsca nie ukrywajmy, jest, tak powiedziałbym, standardowo. Zasilacze 140 mm to max, co możemy tutaj zainstalować, no i będziemy musieli troszeczkę tutaj pobawić się w uporządkowanie tych kabli, żeby je wcisnąć między zasilacz, a właśnie tą klatkę na dyski. Sam montaż podzespołów jest tutaj po prostu bajecznie prosty, przyjemny i wygodny, ponieważ miejsca tutaj mamy naprawdę sporo. W ogólnej ocenie uważam, że ta obudowa jest dość ciekawa, pomimo formatu mini tower. Bardzo przyjemnie instaluje się tutaj swój sprzęt, natomiast myślę, że warto i też trzeba zwrócić szczególną uwagę, budując właśnie takie mini zestawy komputerowe, jakie komponenty będziemy do takiej obudowy wkładać. Ok, kochani, słuchajcie, na dziś to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linki znajdziecie w opisie filmu. Na razie, trzymajcie się, cześć!